witacie detailingowy dziadzia. Takie dwa pędzelki. Ze sklepu, z marketu, action. Wiadomo, o co chodzi. Chwalone na maksa na internetach. Po prostu miód, malina, cena, jakość. U mnie dno i wodorosty. Tragedia. Ja nie wiem. Znaczy, wykonanie, samo wykonanie pędzli ok. No metalowa skówka, wiadomo, okleiłem izolacją. Włos, jak już w sklepie patrzyłem, mega sztywny, mega sztuczny. Taki kurde, felga, no nie da rady, no zobacz, no nie da rady. Wszystko opór, zero czyszczenia. Ucieka, no nie, w ogóle, o, może tak, do opon. Ale u mnie do opon to najgorsze pędzle, które mi nie leżą. Tak to wygląda. Kupiłem kolejny. Znaczy, dwa równocześnie można powiedzieć. O tak, stwierdziłem, że ten może być całkiem fajny. No i też nie. No i porównałem z innymi syntetycznymi pędzlami. No i niestety on, bo to jest najlepiej sprawdzić na ustach, bo są delikatne. I jak przeciągam, czuję, jak mnie drapie. Nie ma tej miękkości. Pomimo, że paluchem jedziesz i wydaje się, że jest fajnie. Tutaj jest troszeczkę lepiej, nie ma tego kucia, bo tu jest, na maksa. Ale ten to staje okoniem po prostu. Mnie pędzle w ogóle nie urzekły. A na pewno już nie ten niby, co ma służyć do codziennej pielęgnacji auta, czyli do czyszczenia felg, plastików. No w ogóle nie siedzi, no nie da rady. No kurczę, próbowałem go na wszystkie sposoby i nic z tego. No dobra, krótki strzał. Z tego względu, że tego to nawet nie używałem, bo mi go szkoda do czegokolwiek. Myślałem, że może będzie do piano, do wnętrza. Nie, za sztywny. Może znajdę do niego, a może do opon go wezmę. O, też może się sprawdzić. W sumie podoba mi się wykonanie tego pędzla. Fajnie jest to, że tu jest ładnie sznureczkiem zawinięty. To trzeba przyznać. Wykonanie jest po prostu bomba, naprawdę. Rewelacja. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. No ale niestety. Nie samym wykonaniem człowiek pracuje. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!